Cześć, witajcie. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, czyli klin, klinek, klinunio. Czytałem ostatnio Wasze komentarze na YouTube. a czytam ogólnie Wasze komentarze na YouTubie, aczkolwiek rzadko je czytam codziennie po prostu, czy tak na bieżąco, bo bym mógł w sumie siedzieć i komentarze czytać. Ale parsknąłem śmiechem sam do siebie. Jedna z osób właśnie napisała z kolegów, koleżanek: Klin, klinek, kliniunio. Dobre, nie? To jest. Klin, klinek, kliniunio. Sylwester Bykowski, Anno Domini 2023. Cytaty. Moi drodzy, jako że Piątek, no to już tradycja oczywiście, stoicyzm, który jest przegenialną filozofią pomagającą. W treningu ważności, i w trzeźwieniu, i w ogóle w fajnym życiu. A na dzień dzisiejszy mamy następujący cytat. Marka Aureliusza. Rozmyślania. A szczęśliwy, ten kto los szczęśliwy sam sobie przygotował. A szczęśliwy los to dobre drganie duszy, dobre skłonności, dobre czyny. Marek Aureliusz. Stoicy stawiają za cele godne i szczęśliwe życie, budowane w oparciu o czyny zgodne z ludzką naturą czyli racjonalne i służące godnym celom. Natura człowieka z założenia była przez stoików uznawana za dobrą. Jeszcze raz fragment: A szczęśliwy ten, kto los szczęśliwy sam sobie przygotował. A szczęśliwy los to dobre drganie duszy, dobre skłonności, dobre czyny. Marek Aureliusz. Moi drodzy, to jest ogólnie temat przegenialny, chociażby z tego powodu, że to są takie, wiecie, co zasiejesz, to zbierasz. Bez dwóch zdań. Ja tak w ogóle uważam. W katolicyzmie, nie wiem czy ogólnie w chrześcijaństwie, a chyba tak, jest cholernie bardzo niedobrze, źle tłumaczone zdanie, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a złe, za złe karze. I wtedy 90% wierzących i niewierzących uważa, że Bóg to taki stary dziad, który siedzi po prostu na chmurze i ja ci dam, nie? ja ci, ja ci sylw dam, ja wiem co ty tam robisz, 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 zobaczysz, ja ci dam. I teraz, wiesz, jak ty sobie myślisz, że masz takiego wielkiego brata, który następ na ciebie patrzy, to się nie dziwi ludziom, że proszę, zakocmopały są. Oginal, oryginal, znaczy, f... to nie jest znowu jakaś ukryta prawda, tylko nie wiem, czemu to nie jest w żaden sposób jakoś zmienione, ale samo tłumaczenie dosłownie przedstawia zdanie, że Bóg, wszechświat, energia, załóżmy, że jest coś wyższego, niż my jesteśmy w stanie pojąć. Co stworzyło wszechświat. Bo nawet jeżeli nie ma jakiegoś takiego, wiecie, to jest w ogóle temat bardzo szeroki. Ale generalnie, no jest na świecie takie prawo przyczyny i skutku. I to o to chodzi, właśnie, że jest sędzią sprawiedliwym, który stworzył właśnie takie prawo. I mamy pewne prawo, że, no kurde, jak weźmiesz kamień, załóżmy, wywalisz go do jeziora, to będzie plusk. No, jest przyczyna jest skutek. Koniec kropka. Jak się rozpędzisz i walniesz banią w ścianę, to głowa będzie co najmniej bolała. Przyczyna, skutek. Tak jest kompletnie z wszystkim. I o to w tym chodzi. I tu stoicy też o tym mówią, że szczęśliwy człowiek ten, któremu los sprzyja. A komu sprzyja los? No co zasiejesz, to zbierasz. Więc jeżeli z intencji chcesz Czynić dobro nie po to, żeby cię nie nagradzali i w ogóle, i w ogóle, tylko z intencji, no chcesz czynić dobro, chcesz pomagać, to to do ciebie wraca po prostu. Los zaczyna ci sprzyjać. Jeżeli ty intencjonalnie chcesz żyć zdrowo, zdrowo się odżywiać i tak dalej, prawdopodobnie los będzie ci całkiem nieźle sprzyjał, no bo będziesz dłużej żył, będziesz szczęśliwszy, będziesz fizycznie się lepiej czuł. A zrobiń ciele zdrowy duch. Jo, ja tam pieprzy szłysy. Ech. Mój wujek kurde pali jak lokomotywa ma 90 lat. No no dobra, ludzie lot to też wygrywają, tak? Tak samo jak giną w samolotach. Prawdopodobieństwo w ogóle wygrania szóstki w lotto jest takie, jakbyś trzy razy w samolocie zginął. Więc no, powodzenia. Oczywiście są wyjątki, jakieś przypadki i tak dalej, To nie zmienia, że co do zasady, warto zdrowo żyć i się odżywiać, tak? Jeżeli nie pleplasz pyskiem wszędzie dookoła, nie roznosisz plotek, ludzie będą Cię raczej traktowali poważnie, wiesz. Jeżeli nie zmieniasz co 30 sekund zdania, tu masz plan, tego zaczynasz, wiesz, książki, studia, wszystko, minie pół roku, wszystko porzucone i już jesteś gdzie indziej. No, Los będzie ci sprzyjał, jeżeli będziesz kończył rozpoczęte sprawy, no logiczne, prawda? I to jest dla mnie w ogóle fenomen, słuchajcie, w stoicyzmie, że rzeczy, które się wydają takie wzniosłe, filozoficzne, duchowe, one są po prostu naprawdę jak wółkrowie. One są tak oczywiste, tak logiczne, jeżeli się na to spojrzy, że no trzeba być masochistą żeby nie przyjmować tego, co mówią stoice, nie? Ja to po prostu kupuję, tak, Takie jest moje zdanie. Więc kochani, podsumowując odcinek, yy, to, co dajesz, to zbierasz. Koniec, kropka. To jest przyczyna i skutek. No nie ma cudów. I ja wiem, że to jest oczywista oczywistość. Yy, ale naprawdę, ja jestem o tym w 100% procentach przekonany, że... Jeżeli my siejemy dobro, nasza dusza, nasza psychika, jeżeli to wszystko intencjonalnie wynika samo z siebie, w ogóle na warsztatach w tym tygodniu mamy tydzień pomagania ludziom i nie mówienia im o tym. To jest nie jazda. Czyli wiesz, no pomogę komuś, ale nikomu o tym nie powiem. No gdzie tu nagroda? Gdzie tu wiesz satysfakcja, że Cię pochwalą, jaki tu wspaniały jesteś? No nie ma. Jest czysta, bezinteresowna pomoc. I to jest wyższa szkoła jazdy. Dlatego, kochani, naprawdę przyjmijmy fakt. To, co siejemy, to zbieramy. I z definicji, z natury warto czynić dobro. Warto działać racjonalnie. Bo, bo to będzie przynosiło dobre skutki. Zawsze. No nie ma cudów. Po prostu, wiesz. Przygotujesz się na kryzys? Przyjdzie kryzys, będzie dobrze. Nie? To jest tak jak z ubezpieczeniem. Czegokolwiek. Czy siebie, samochodu, domu, telewizora, wszystko jedno. Ubezpieczenia nikt nie potrzebuje do momentu, aż się coś wydarzy. Prawda? A wtedy zdziwienie, jak mogliśmy zapobiec tragedii. No właśnie. Dobrego dzionka życzę. Pozdrawiam. Miłego weekendu. Do zobaczenia w niedzielę w filmie. I bardzo proszę o łapkowanie, bo to też jest przyczyna i skutek. Jeżeli uważacie, że to co robię jest fajne, ma sens i jest potrzebne, łapkujecie w górę, komentujecie, udostępniacie materiały, wtedy algorytmy YouTube'a uważają: hej, warto ten kanał trochę tam wybić, no bo ludzie komentują, udostępniają, łapkują, więc to nie jest jakiś samozwańczy siedzący w piwnicy dziad. Tylko tam ma coś sensownego do przekazania. No to jeżeli ma coś sensownego, trochę mu pomożemy, bo może to będzie jeszcze więcej przynosiło wyświetleń i zysków dla YouTube'a, wiecie. A jeżeli dodatkowo chcecie wesprzeć mnie i Was stać, to zapraszam oczywiście do wspierania finansowego. W opisie filmu jest info, jak można to zrobić, bo to jest również dla mnie znak, że hej, to co robisz jest. Ważne, potrzebne, jest przyczyna, jest skutek, ludzie chcą, więc działamy, bo i wtedy ja mam więcej czasu na nagrywanie, zbieranie materiałów i w ogóle, i w ogóle. Wszyscy zadowoleni jak za komuny. Kochani, poważnie zachęcam do wspierania w jakiejkolwiek formie. Jeżeli nie staćcie na yy, czteropaka czy flaszeczkę, jej wartość oczywiście. Yy, tam, nawet raz w miesiącu, dla mnie to chociaż łapku i komentuj, udostępniaj, bo to też pomaga. Dobrego dnia jeszcze raz i do zobaczenia niebawem. Cześć.